Rioju, który w kwalifikacjach miał 119 metrów i ukończył je na 11 miejscu. Teraz będzie lepiej, dużo lepiej. Wprawdzie bez telemarku, z głębokim przysiadem, no ale 136 metrów. Teraz to jest nowy rekord olimpijskiej skoczni Mackenzie Interval Ski Jump. 136 metrów. Wprawdzie niskie noty, 16, 16,5 punktu, 1,17,5. Za wysoka na pewno za takie lądowanie. Przy mocnym wietrze 0,9 metra na sekundę, a więc podobnie jak Wellinger, jak Zajc, w sumie Czofenik mieli takie same warunki wieczne, korzystne, no i wykorzystał to 26-letni Japończyk, skacząc najdalej podczas rywalizacji tutaj na olimpijskiej skoczni w Lake Placid. Ale które to będzie miejsce? Będzie pierwszy i to z dosyć wyraźną przewagą 7 punktów nad Hajbekiem, 7,4 nad Zajcem. Rioju liderem.